Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Nazywam się Katarzyna Morawska, jestem z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i będę prowadziła webinarium dzisiaj. Webinarium jest pod tytułem Szukanie i czytanie książek w plenerze, czyli akcje, happeningi i pikniki w przestrzeni publicznej. Webinarium się odbywa w ramach takiej akcji 12 miesięcy tematycznych z Labib. Jest to pierwsze spotkanie w lipcu, drugie będzie pod koniec lipca. Pod koniec naszego spotkania jeszcze go zapowiem. O czym będziemy dzisiaj opowiadać? O tych wszystkich akcjach, imprezach plenerowych, które można zorganizować w ramach działalności biblioteki, rozszerzając w ten sposób jej ofertę. I to będą pikniki, festiwale, akcje, happeningi. I teraz zapraszam do nas naszą dzisiejszą ekspertkę. Aniu, bardzo prosimy, dołącz do nas. Naszą dzisiejszą ekspertką jest Anna Wysocka z Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Bardzo proszę i oddaję głos, a ja przypominam, że zostaję z Wami na czacie i proszę o ewentualne pytania, które będę zbierała, abyśmy w sesji wtedy odpowiedzi na końcu spotkania mogli na nie odpowiedzieć. Poproszę, Aniu. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Powiedzcie, czy dobrze mnie słyszycie? Czy wszystko jest w porządku? Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Wysocka i na co dzień pracuję w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. Jestem kierownikiem filii w Józefosławiu, a także członkiem Stowarzyszenia Labib i ambasadorem Labib. W pracy łączę wiele ról. Jestem zarówno i bibliotekarką, organizatorką, realizatorką i koordynatorką. Lubię działania. Wyznaję jedną z zasad Google'a, która bardzo mi przypadła do serca, że praca powinna być wyzwaniem, a wyzwanie powinno być zabawą. Dlatego taką zabawę sobie organizuję. I dzisiaj opowiem o takich działaniach, które organizuję w plenerze. Ale najpierw zaproszę Was do ankiety. Na początek bardzo prosta ankieta. To Kasiu, poproszę tutaj o ankietę na platformie. Jeszcze na początku ta pierwsza ankieta. Mamy tą ankietę? Zanim przejdziemy do Mentimetera, to robię... Tak. Dobrze, to ja już ją włączam. Dzięki. Momencik, bo tu się musi załadować, chwileczkę. Tak, tutaj jest ankieta, chyba już widzicie pytanie, także bardzo proszę, przesuwamy sobie, trzeba scrollować w dół, widzę, że już zobaczyliście. Jest mi tylko jedno pytanie, tak lub nie. Jeszcze widzę, że odpowiadacie, także jeszcze momencik poczekamy. Jest jedno pytanie, czy Wasza biblioteka wychodzi w plener? Więc tutaj różnie to bywa, zaraz się przekonamy. Jeszcze widzę, że przybywa głosów, także jeszcze chwilkę poczekamy. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybywają cały czas na nasze webinarium. Teraz mamy króciutką ankietę, więc prosimy, jeżeli ją widzicie już, o odpowiedź na pytanie. Wasza biblioteka wychodzi w plener? Tak, głosy cały czas płyną. No słuchajcie, chyba już większość z nas się wypowiedziała. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? To bardzo proszę szybciutko to zrobić, ponieważ za moment zakończymy głosowanie. Tu widzę, że jeszcze głosy płyną nam i przybywają też nowi uczestnicy webinariów, także witamy. Ok, myślę, że wszyscy się wypowiedzieli, którzy chcieli, także kończę głosowanie i bardzo proszę, udostępniam wyniki, które powinny już być dla wszystkich widoczne. Proszę Cię, Ani.
Tak, dziękuję bardzo. No to można powiedzieć, że to było pytanie retoryczne, dlatego że tak jak myślałam, większość z Was wychodzi w plener i robicie różne działania, a teraz pochwalcie się, jakie to są działania i zaproszę Was do drugiej ankiety. Tu macie link do Menti, menti.com, wchodzicie, ja Wam udostępnię zaraz pytanie na Mentimeterze. Zrobię to przez udostępnianie ekranu, więc zaraz zobaczymy, czy to mi się uda. Więc tam wejdziecie sobie na menti.com i zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Ten link jest na czacie wpisany. O, więc w tym momencie powinniście już widzieć pytanie. Może poproszę Kasię, czy wszystko widać? Tak, wszystko widać? Na razie widzimy tak, huśtawkę. Tak. I mamy kod, tak. Którego trzeba użyć. I mamy kod, trzeba go użyć, tak, tutaj wpisać, 55, jak wejdziecie na tą. 0575, także wchodzimy na to. Tak, i zupełnie widzicie coś innego, bo powinniście widzieć takie pole do wpisania. Tam wpiszcie odpowiedź na pytanie, jakie działania podejmujecie w plenerze. To pytanie się powinno Wam wyświetlić, a ja tutaj będę miała, widziała odpowiedzi. Odpowiedzi można napisać kilka, po jednym przykładzie wysłać i napisać kolejne. Więc czekamy po kolei, tu się powinny pojawiać takie właśnie słowa w chmurach. I zaraz zobaczymy, czy się powtarzają, czy są inne. Już coś mamy. Mamy, tak, ja też to widzę. Mam nadzieję, że wszyscy też to widzą. Czyli właśnie pikniki się pojawiają, narodowe czytanie, zajęcia wakacyjne, tak. Pikniki, głośne czytanie, gry miejskie też mi się przewinęły, to się ciągle zmienia. Rower kardio z książkami, super, gry miejskie, teatr, tam gdzieś były wieczorki poetyckie, powitanie wakacji, pikniki literackie. No jest tego dużo, uczestnictwo w piknikach, kiermasz, książki. Narodowe czytanie na głównym miejscu, czyli bardzo dużo osób to samo zaznaczyło, więc to się właśnie pojawia, im większe, tym częściej. Gry miejskie też się rozwinęły, są większe, teatry, festyny, tak. Ale no dobrze, no myślę, że to... Bardzo różnorodne, tak. O, DDK widziałam, jeszcze mi mignęło w plenerze, tak. Jest tego bardzo dużo. Link zostaje na razie, więc będziecie mogli też sobie samemu podejrzeć, czy tam jeszcze coś się ktoś nie dorzuci, tak? A my w tej chwili przejdziemy do dalszej części prezentacji. Tak, już tu zatrzymuję i wracam do prezentacji. Tak, wracamy do prezentacji, tutaj była ankieta, czyli idziemy dalej. Idziemy dalej, Dobrze, to ja teraz opowiem o imprezach, które organizuję w swojej bibliotece. I tak jak właśnie, chyba na pierwszym miejscu można powiedzieć, były te pikniki, ja też na początku opowiem o piknikach. Pierwszym z nim będzie piknik rodziny w Józefosławiu. Jest to, można powiedzieć, impreza podwójna, ponieważ jest to oprócz pikniku rodzinnego, także bieg uliczny ulicami Józefosławia i Julianowa. I jest to bardzo duża impreza. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław we współpracy z Gminą Piaseczno, z partnerami, ze sponsorami. Jest to impreza gromadząca około, można powiedzieć, 40 stoisk wystawców, tak, są to i wystawcy tacy, wiadomo, jak i piknik, to i jedzenie, jak i jakieś wyroby takie dekoracyjne, można coś kupić, jak i lokalne instytucje i w tym także stoisko biblioteki. Ładuje się tutaj nam kolejne zdjęcie, mam nadzieję, że się pojawi. Biblioteka bierze w pikniku udział od 2016 roku co roku i nasze stoisko zawsze jest kolorowe, staramy się, żeby było atrakcyjne i co robimy, żeby takie było. Przede wszystkim bardzo ważne są nasze właśnie zabawy i animacje, które tutaj można zauważyć, natomiast zaraz je tutaj pokrótce opiszę. My, można powiedzieć, idziemy w taki
zagadkowy tryb, bo co myślę sobie najbardziej lubią wszyscy, to są właśnie jakieś zagadki, coś do zgadywania, coś do zrobienia, tak? I taką pierwszą z gier, można powiedzieć, tak, w której coś trzeba zgadnąć. No jest taka, można powiedzieć, robocza nazwa, fioletowa gra bajkowa. Z jakiej bajki, z czym kojarzy ci się obrazek, tak, z jaką bajką? Bardzo prosta do zrobienia, z Bristolu wycięte są okienka i pod spodem naklejone są obrazki, które kojarzą się, tak, jakiś element, który kojarzy się z bajką. Mamy pantofelek, mamy miód, mogą to być bardzo różne obrazki kojarzące się z różnymi bajkami, w zależności od, no, do kogo to kierujemy. Tak, no, w tej grze mogą brać i najmłodsze dzieci, również i dorośli, tutaj nie ograniczamy. Kolejna taki przykład takiej gry, którą w sobie wykorzystujemy na piknikach, to Baryłka, Kubusia, Puchatka. No tutaj była tak pomyślana, żeby to było o Kubusiu Puchatku. Oczywiście można zrobić do innej bajki czy do różnych. Natomiast tutaj opieraliśmy się głównie na znajomości przygód Kubusia Puchatka i jak widzimy, jest pod tymi, są numerki ukryte i po prostu przygotowujemy sobie na kartce wydrukowane pytania, także numer 5 to jest takie pytanie, zadajemy to pytanie podczas naszej imprezy, no i ktoś udziela nam odpowiedzi. Więc dosyć proste też do zrobienia, tak samo z Bristolu wycięte, narysowane i no, przygotować trzeba sobie zagadki, tak, do tego. Kolejna taka gra to sowa mądra głowa, duża sowa, tak może na tym pierwszym, jednym z pierwszych zdjęć było widać, przyczepiona była do stołu i te małe sówki, tutaj zdjęcie niżej, na których z tyłu są też naklejone zagadki. No, zagadki oczywiście czerpiemy z różnych książek czy z internetu. Naklejone są, gdyż po prostu łatwiej to przeczytać, tak, że je można też odręcznie oczywiście napisać, jednak pisane na komputerze jest łatwiej do przeczytania, więc każdy mógł sobie czy wylosować zagadkę, przeczytać, czy oddał nam i my taką zagadkę przeczytałyśmy. I kolejna, może już nie zagadka, ale bardzo, bardzo fajna i interaktywna gra, to Nakarm Smoka. Wykonana z takiej planszy piankowej, więc dosyć też jest taka gibka, ale tak nam została taka plansza. Wykorzystaliśmy ją na namalowania takiego smoka i tutaj na pikniku widać, on jest przyczepiony do nogi od namiotu. Można oczywiście też na sztaludze postawić, jednak właśnie tutaj trzeba też pamiętać właśnie, że to bardzo miękkie. No jak jest wiatr w czasie imprezy, nawet jak jest pogoda, był dosyć duży wiatr, to trzeba to bardzo dobrze przymocować, bo to się wygina. No a sztaluga też jest leciutka, więc też może się przewrócić. Więc to jest taka uwaga. No i tutaj na tym zdjęciu, na tej pomarańczowej ścianie, może tego nie widać, ale on ma tutaj przy buzi wyciętą, tak, buzię i tutaj może to lepiej widać. Ja to może pokażę. O, tutaj jest ta dziura i dzieci takimi piłeczkami miękkimi, czy takimi takimi gąbkowanymi rzucają do paszczy tego smoka, czyli nakarm smoka tymi piłeczkami. No i oczywiście wiadomo, że trzeba to takie gry wykonać. Nie jest to, może nie być też oczywiście proste, jeśli ktoś nie ma jakichś zdolności plastycznych, więc jest to oczywiście wspólne. Jakaś współpraca jest przy tym. I autorami tych prac, które tutaj pokazałam, są pracownicy biblioteki, Joanna Mitercena i Patrycja Tokaj, więc jakieś zdolności tutaj plastyczne fajnie mieć, żeby coś takiego wykonać. I teraz co za takie... Co dajemy za zagadnięcie, tak, za poprawne odpowiedzi? No to oczywiście mogą być cukierki, mogą być babeczki, tutaj też na drugim zdjęciu, no ale to są też oczywiście książki, które dostajemy w darach od czytelników w dobrym stanie. Dzielimy się dalej tymi książkami. Są to też zakładki, które mamy z naszych różnych czy projektów, czy biblioteczne, tak, promujemy.
rozdajemy, czy są to różne inne, jakieś folderki z wydawnictw, czy jakieś puzzle, czy nawet pluszaki, które też często są podarowywane nam i dzielimy się tym dalej. To jest zawsze fajna nagroda. Jeszcze fajnym takim pomysłem, który na ostatnim pikniku wykorzystaliśmy, jest ruletka decyzji. Może znacie taką aplikację. No niestety nie bardzo da się ją pokazać tutaj, bo no, trzeba ją zrobić w telefonie, w tablecie. Ja pokrótce powiem, jak ją stworzyć. Wykorzystywałyśmy ją właśnie do żeby dzieciaki sobie losowały nagrody, tak? Czy no uczestnicy, nie tylko może dzieci. Więc to jest zawsze też taka atrakcja, to jest takie koło fortuny, można powiedzieć. Potem pokażę takie prawdziwe. Natomiast na tym pikniku wykorzystywałyśmy takie w tablecie. Ruletka decyzji, czy tam decision roulette do pobrania. I ściągamy sobie tą aplikację, wchodzimy w niestandardową ruletkę, czyli tworzymy swoją ruletkę. Następnie dodajemy tytuł ruletki, potem dodajemy kategorię, czyli na przykład sobie tworzymy, że książka, że cukierek, zakładka, czy jakieś puzzle, czy zabawka, takie rzeczy, które mamy na nagrody. I ruletka jest gotowa. Robimy akceptuj, tak, zatwierdzamy, ta ruletka jest gotowa i dzieciaki sobie mogą tak losować, tak, tutaj w tym, na tej zielonej strzałce. Ma sobie wskaźnik, tutaj zielona strzałka, naciskają i ta ruletka działa, tak? I są oczywiście, można dźwięk sobie wybrać, są brawa, są jakieś fanfary, tak? Więc to też jest taki fajny element, który cieszy dzieciaki. Więc to jest też taki pomysł na losowanie po prostu nagród, tak? Co jeszcze na piknikach? To oczywiście prace plastyczne, tak? To coś do stworzenia, do zabrania. Tam były właśnie wiatraczki, które robiliśmy na jednym pikniku, a tutaj po lewej stronie ślimaczki z plasteliny i z makaronu, tak? Z takich muszelek z makaronu, które można sobie było wykonać. Zostały nam też materiały po innych pracach i po prostu do wykorzystania podczas takiego pikniku, więc też fajna rzecz, która przyciąga do naszego stoiska, można coś sobie zrobić, można to sobie potem zabrać. Tutaj się pojawiła aplikacja do ruletki, to ja to może napiszę od razu. Ruletka, źle mi pisze, ruletka decyzji. To jak się wpisze w ten sklep Google, tak, to ruletka decyzji, po prostu. Czasem się pojawia zagraniczna nazwa, ale chyba pod tą można ściągnąć. Dobrze, przechodzimy dalej. I co jeszcze na takim pikniku jest obecne? No to oczywiście strefa relaksu, czyli leżaki i książki, tak, stoliczek z jakimiś książkami, book crossing, czyli też wykładamy książki, które chcemy rozdać naszym czytelnikom, mieszkańcom, wszystkim, którzy odwiedzają piknik, tak, więc taka strefa też się znajduje. Dobrze, teraz przejdziemy chyba, a jeszcze nie, jeszcze dwa takie elementy, które się odbywały właśnie na piknikach, no w Józefosławiu, tak? Jest to promocja projektów. To jest bardzo fajny pomysł, taki piknik. Jeśli mamy coś, prowadzimy no, lokalnie, czy nawet no, też w większym tam mieście na przykład, tak? To nie musi być lokalny projekt, można promować różne rzeczy. To akurat był taki projekt i na pikniku można było zobaczyć rezultaty tego projektu Józefosław i Julianów w poszukiwaniu tożsamości. Projekt realizowany ze stowarzyszeniem Ciąg Dalszy Nastąpi i w ramach tego projektu właśnie tutaj widzimy taką broszurkę, którą stworzyliśmy. Broszurka powstała ze wspomnień, tutaj broszurka i tu są jeszcze takie pocztówki. Broszurka, jak i wystawa, którą zaraz pokażę, powstała ze wspomnień mieszkańców o tej miejscowości, ze zdjęć, tak i z dokumentów, którymi się z nami dzielili. I była rozdawana za darmo dla wszystkich. Kolejna rzecz to właśnie wystawa, którą przygotowaliśmy w ramach tego projektu.
A także taka, można powiedzieć, no zabawa, mapa, gdzie mieszkam, czyli mieszkańcy Józefosławia i Julianowa pokazywali, gdzie mieszkają, zaznaczali swoje miejsce zamieszkania i to taka była fajna też zabawa, która pokazywała, no mogli sobie pozaznaczać, tak? I no jest to dobry właśnie pomysł, żeby taki projekt też wypromować, żeby pokazać, co robimy, zachęcić też do uczestnictwa w tym projekcie. Tam na tym poprzednim zdjęciu przy broszurkach też leżały takie pocztówki specjalnie wyprodukowane na ten piknik i tam też można było czy w trakcie pikniku, czy zabrać do domu i przynieść do biblioteki, napisać właśnie wspomnienie, bo projekt opierał się właśnie na wspomnieniach, na swoich doświadczeniach, tak jak Józefosław Julianów się zmieniał, ponieważ jest to bardzo młoda miejscowość, tak, która się w przeciągu kilkudziesięciu ostatnich lat bardzo, bardzo zmieniła. Jest nadal wsią, natomiast teraz to można powiedzieć, że to jest praktycznie miasto, małe miasto, więc te wspomnienia są bardzo cenne, jak to wszystko się zmieniało. A innym takim jeszcze pomysłem na promocję projektu, czy promocję tutaj konkursu, to jest właśnie promocja konkursu, który był realizowany w ramach projektu Wszechświat uczuć w świecie książek. Powstała nam maskotka, zaprojektowaliśmy taką maskotkę, a potem chcieliśmy, żeby czytelnicy samodzielnie, tak, żeby nadali jej imię i w tym konkursie mógł wziąć udział każdy, więc tutaj nie było żadnego wymogów wiekowych, tak, czyli każdy i dorosły, i dzieci, młodzież, tak, seniorzy, wszyscy mogli brać udział. Wystarczyło właśnie tylko wypełnić kartę zgłoszenia i nadać to imię, wymyślić to imię, więc taka prosta forma konkursu, a każdy mógł wziąć w nim udział i wygrać naszą właśnie biblioteczną torbę. Więc też taki fajny pomysł na promocję też projektu całego, bo oczywiście mieliśmy też przygotowane ulotki, później organizowaliśmy różne warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. I jest to też taka fajny czas, kiedy możemy porozmawiać z ludźmi, tak, i powiedzieć, co w bibliotece się dzieje. A teraz przechodzimy do drugiego, można powiedzieć, drugiej części imprez plenerowych, a są te festiwale. Opowiem o dwóch takich festiwalach. Pierwszym z nich będzie Piaseczyński Festiwal Latawców. Piaseczyński Festiwal Latawców organizowany jest na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym, blisko Piaseczna, i organizowany przez Stowarzyszenie Ciąg Dalszy Nastąpi we współpracy z gminą, z Centrum Kultury w Piasecznie. Jest to stosunkowo niewielki festiwal w porównaniu z piknikiem w Józefosławiu, gdzie, tak jak wspominałam, gromadzi ten piknik około 40 wystawców, tak, jest scena, są występy i tak dalej, to tutaj tych rzeczy jest o wiele mniej, może jest tam z 10 stoisk, tak, jest coś do zjedzenia, są warsztaty różne, warsztaty jogi, warsztaty bębniarskie, turniej gry planszowej, jest wydawnictwo lokalne Widnokrąg i też stoisko biblioteki. Tutaj widzimy, gdzie te kocyki, to też stoisko biblioteki. Co my na takim pikniku latawców możemy zrobić? My robimy prace plastyczne. Takimi pracami plastycznymi te pikniki trochę na początku odbywały się w takiej konwencji, można powiedzieć, japońskiej, tak, więc starałyśmy się coś zrobić związanego z Japonią. I to były takie laleczki kokeshi na tekturce, tutaj tak powycinane elementy, które dzieci mogły sobie połączyć, posklejać, tak, narysować buźki i taką laleczkę sobie zabrać do domu. Wszystko mniej więcej było już powycinane, gotowe, posegregowane w pojemniczki i potem po prostu, no, trzeba było to po prostu posklejać, tak, już bez dodatkowego tam do wycinania, tak, żeby to po prostu było łatwiej zrobić. Więc to jedna z takich prac na tym pikniku, a innym pomysłem jest także mini teatrzyk Kamishibai. Tutaj może tego do końca dokładnie nie widać, ale tutaj zaraz strzałkę pokażę, albo rysowanie. O, tutaj też widać dziewczynkę, ale tutaj mamy ten teatrzyk, to jest taka forma,
teatrzyku, a zadaniem dziecka jest, tutaj były różne naklejki, były kredki, flamastry, tak, żeby na takim kartce zrobić historię, tak? I potem wkładamy sobie tą kartkę tutaj w ten teatrzyk i przesuwamy i możemy sobie czytać, no tak jak pewnie bardzo dobrze znacie, teatrzyk Kamisi Bai, no trochę inna forma, bo tam się wyjmuje te kartki, przekłada, tutaj bardziej przesuwamy, tak? Czyli taki naprawdę mini teatrzyk. Takie szablony są do ściągnięcia na stronie wydawnictwa Tibum, materiały do pobrania. I tutaj też widzimy właśnie tutaj, jak dziewczynka sobie maluje, coś tam naklejała i... O, i tutaj może bardziej to będzie widać. Teraz tak, tutaj jest już link na czacie, możecie sobie to kliknąć do ściągnięcia na stronie wydawnictwa. I taki teatrzyk można sobie samemu stworzyć, tak? Nawet można teraz wykorzystać do zajęć, nie tylko, prawda, na pikniku, tylko do zajęć w bibliotece również, więc można sobie pobierać, tu jest taka prosta instrukcja, jak to zrobić, tak? I można sobie to wykorzystać do zajęć. No ale oprócz tego tych prac plastycznych, tak, to oczywiście co jeszcze na takim festiwalu robimy? Czytamy bajki w teatrzyku Kamishi Bai oczywiście, tak? Mamy już tych bajek sporo zakupionych, teatrzyk, więc dzieci siadają na tych kocykach i sobie czytamy te bajki, więc na początku różnie w zależności od ilości tych dzieci, tak? Ale potem ogłaszamy, organizatorzy ogłaszają, że co godzinę czytamy o pełnych godzinach i te dzieci się gromadzą, zapraszamy je i jak widać, no nie jest ich tak mało, tak? Troszkę ich się zgromadziło, więc wtedy zaczynamy czytać. Bajeczki są krótkie, więc chętnie je wysłuchają, często chcą więcej, więc nie zdarza się, że czytamy, że kilka naraz. A teraz dużo większa impreza, też festiwal. Festiwal Pięknej Książki. Festiwal Pięknej Książki to współpraca Biblioteki Publicznej w Piasecznie z Fundacją Arka im. Józefa Wilkonia, współpraca już od 4 lat, 4 edycje festiwalu, ale także współpraca z Centrum Kultury w Piasecznie i z Biurem Promocji z Gminą Piaseczno. Jest to impreza, która gromadzi na rynku w Piasecznie, organizowana jest na rynku w Piasecznie, ilustrator, wydawców przede wszystkim, autorów, ilustratorów, artystów. Przede wszystkim jest to święto dla wydawców, zapraszamy wydawców, można powiedzieć mniej znanych, mniejszych, lokalne, nie tylko, mniejsze wydawnictwa rodzinne. Gromadzimy około 20 wydawnictw na rynku w Piasecznie, którzy oferują książki wyróżniające się estetyką, pięknie wydane, z pięknymi ilustracjami, tak, szatą edytorską, dbałością o tekst, ale oprócz tych wydawnictw, tak, i możliwości oglądania, zakupu tych książek, to są także spotkania z autorami, z ilustratorami, koncerty, przedstawienia, wystawy, ale także animacje. I wśród tych animacji także stoisko biblioteki, które jest zazwyczaj oblegane, które jest kolorowe, staramy się, żeby było tak samo dużo atrakcji na takim stoisku. I co robimy? Tak samo robimy różne animacje, które już były pokazywane na poprzednim, przy pikniku w Józefosławiu. To są podobne animacje, tak? Też widzimy tą fioletową grę, widzimy tutaj też tą baryłkę, widzimy tutaj jeszcze taki pożeracz książek, ale to tam są schowane książki, tutaj też fajny taki pomysł na schowanie tych książek, tak, czy jakichś materiałów tutaj zaznaczę, bo no wiadomo, różna jest pogoda, czasem wieje, więc to wszystko gdzieś tam się rozwiało, więc to jest dobry pomysł na schowanie tych książek, czy różnych tam zakładek, naklejek, wszystko to co mamy do rozkładania, do rozdawania, ale także to są takie. Tutaj też widzimy, o, tu część Koło Fortuny, zaraz będzie na innym zdjęciu i ten smok jest też przyczepiony, dzieciaki sobie rzucają do niego. I Koło Fortuny, tak jak mówiłam, można zrobić aplikacji, można zrobić prawdziwe, tak? Koło Fortuny, tutaj wykonane przez Agnieszkę Żelechowicz, pracownika biblioteki, i pana Stanisława Szymagowski z Centrum Kultury, więc współpraca dwóch instytucji też co do takich naszych animacji. No wyszło wspaniałe Koło Fortuny.
I co mamy na tym kole fortuny? Podobnie, nagroda, zagadka, pytanie, pytanie, tak? Chyba są te trzy rzeczy, z tego co pamiętam, co widać. I tu też widzimy, już wezmę do rysowania, widzimy tutaj osobę, która trzyma kartki. Mamy te kartki też w różnych kolorach, może tu tego dokładnie nie widać. I że na przykład, że zagadka jest na jakimś tam zielonej kartce, tak? Pytanie na żółtej, żeby się po prostu też nam nie pomyliło, bo tego było trochę dużo. Więc przygotowane pytania, no i albo sobie losowali pytanie, znaczy numerek mówili, albo po prostu zadawaliśmy po kolei według uznania. Dopasowane mogą być oczywiście też do wieku, tak? Mogą być różne, trudniejsze, w zależności kto podejdzie i zadajemy takie pytanie, które odpowiada też do wieku uczestnika. No i oczywiście prace plastyczne, nie może tego zabraknąć, więc prace plastyczne to oczywiście to jest standard, że musi coś być fajnego. Tutaj zawsze pracownicy biblioteki przygotowują świetne rzeczy, różne prace, zakładki tutaj na dole też widzimy, więc to jest podstawa, można powiedzieć, tak, żeby coś fajnego zrobić, potem można to sobie zabrać do domu. Tutaj jeszcze taki przykład, nie tyle warsztatów, malujemy piaseczno. To jest taka bardzo długa tablica, ona jest nawet na zdjęciu się cała nie zmieściła, na której przypinaliśmy takie wycięte szablony, tak, szkoła, mamy urząd, mamy różne budynki, jakaś fontanna i dzieci kolorowały te budynki, te szablony, dorysowywały swoje rysunki i w ten sposób kolorowaliśmy, tak, całe miasto piaseczno, można tak powiedzieć, że taka zabawa, tablica bardzo długa, więc każdy mógł sobie podejść i coś albo czy przyczepić, czy pokolorować taki szablon, czy narysować swoje coś od siebie. I co jeszcze? My jeszcze malujemy kredą. Na ostatnim pikniku malowaliśmy kredą. To fajny też pomysł dla dzieciaków, cały rynek obmalowaliśmy w kredą. To był jeszcze taki pomysł, żeby były podzielone tytuły książek, nie mam niestety tego na zdjęciu, i można było sobie wylosować taki tytuł książek i go wymalować po prostu na kredą, taki szablon wycięty z kartek, i żeby cały ten nasz rynek był w różnych tytułach książek, ale oczywiście dzieci sobie malowały też postacie z bajek czy inne rzeczy, które chciały, więc to też jest taki fajny pomysł na przyciągnięcie uczestników do wspólnej zabawy. I co jeszcze jest charakterystyczne dla naszego Festiwalu Pięknej Książki, to klub poszukiwaczy słowa. To klub prowadzony przy bibliotece przez bibliotekarkę panią Jolę Kraszkę, klub, który gromadzi lokalnych autorów, lokalnych nie tylko, którzy piszą, którzy dzielą się swoją twórczością, rozmawiają o literaturze, i tutaj część klubowiczów jest zawsze obecna na naszym festiwalu i sprzedaje, promuje swoje książki, więc to też jest zawsze taka nasza cząstka promocji biblioteki i autorów. No i oczywiście bookcrossing, tak? To, co już też było, leżaki, tak, na piknikach, no to tutaj też bookcrossing, może w większym wydaniu, duża półka, wiele książek, dużo więcej leżaków, więc mamy i leżaki, tak, można czytać, można sobie te książki też zabrać, tak, jeżeli się spodoba jakaś książka, no to one są do wzięcia i szerzymy w ten sposób czytelnictwo, promocję książek. Dobrze, to teraz ja na chwilkę przestanę już opowiadać i przejdziemy do drugiego, można powiedzieć, modułu tego webinarium. Napiszcie teraz na czacie, czy organizujecie w swojej bibliotece jakieś akcje,
tak? I jeżeli to jakie, tak? Czyli to nie pikniki, tak? Tylko akcje. Jakie to mogą być akcje? Zastanówcie się i tutaj poproszę na czacie, żebyście wpisali, ja będę czytała. Dożynkowy kiermasz literacki, czytanie na polanie w parku na kocykach, tak? Noc bibliotek, super. Narodowe czytanie, letnia czytelnia dla dzieci, gry zabawy, tak, bo krosik uwolni książkę, narodowe czytanie, w czytelni, questy, czytanie pod chmurką, kiermasze literackie, poczytanie, o zajęcia jogi, narodowe czytanie, noc bibliotek, tak, zaczytana gmina Łużna, tydzień czytania, kiermasze, piknik jesienny, tak, odjazdowe biblioteka, zabierz książkę na wakacje, festiwal bajek z Andersenem, zbiórka książek, pomarańczowej okładce, noc bibliotek, narodowe czytanie, to już się powtarza, urodziny biblioteki, fajnie, piknik nad Wisłą. Dobra, to jeszcze piszą osoby, czytelnia plenerowa, to ja już będę przechodziła dalej, żeby nam starczyło czasu, bo jeszcze kilka rzeczy mam do omówienia. I powiem teraz o akcjach, które organizujemy w bibliotece. Jedna z takich akcji to akcja Złap książkę. Ona jest inspirowana na podstawie innych akcji, które organizowane są, myślę, w całej Polsce, też na świecie. Myślę, że ona się wywodzi z tej akcji Pokémon Go. Potem chyba w Barcelonie była taka właśnie akcja szukania książek. Ja inspirowałam się akcjami, które też moje koleżanki z Labibu organizowały. W wojewódzkiej chyba bibliotece w Gdańsku i w bibliotece w Sopocie. To jest, myślę, że znana dosyć akcja Książka Go w Gdańsku, w Sopocie Handli chyba Book. Ja chciałam, żeby ta nazwa była po polsku po prostu i tutaj wymyśliliśmy nazwę Złap Książkę. Ona jest troszeczkę może zmodyfikowana. Na czym polega? O co chodzi? Chodzi o to, żeby rozwiązać zagadkę i znaleźć książkę w swojej okolicy, tutaj na terenie Józefa Sławia Julianowa. Zawsze tą akcję robimy w tygodniu bibliotek, startujemy w dniu bibliotekarza i bawimy się przez cały tydzień. I o co chodzi w tej zabawie? Należy dołączyć, tak, uczestnicy muszą dołączyć do wydarzenia, Złap Książkę Junior, tak, do wydarzenia po prostu. Dwie edycje były, jedna była dla dorosłych, druga dla dzieci, dlatego tu jest junior, czyli dołączamy do wydarzenia i czekamy na wskazówki. I 8 maja, tak, w dniu bibliotekarza o godzinie 12, pojawiają się na tym wydarzeniu zagadki, w których zaszyfrowane jest miejsce ukrycia książek. Trzeba rozwiązać zagadkę i znaleźć miejsce ukrycia książki, zdobyć bazę i teraz 5 książek czeka w każdej z 5 baz, nie jest tak, że jest jedna baza, jest tam jedna książka, no bo wtedy by musiało być bardzo dużo baz, tak, więc no tych miejsc może nie jest aż tak dużo na terenie Józefa Sławia Julianowa, więc my tak robimy, że po prostu jest może mniej baz, ale więcej książek, więc wiadomo, że 2 razy do tej samej bazy się nie pójdzie. I teraz to ważne miejsce, te bazy są to miejsca publiczne, ogólnodostępne, ale pod dachem, tak? Czyli już wiemy, że że nie znajdziemy takiej książki na przykład w parku, tak? Bo to jest miejsce pod dachem. Co dalej? Dalej złap książkę, czyli każda książka ma swojego strażnika, musisz mu podać hasło biblioteka i zostajesz nowym właścicielem książki, tak? I pochwal się, chcemy, żeby uczestnicy publikowali nagrody w wydarzeniu, tak? Czyli zdjęcie książki w wydarzeniu albo wysłali mailem, jeśli nie chcą publikować na Facebooku i żeby nie zdradzać numeru bazy, podać numer bazy, nie zdradzać, gdzie ona jest, tak? Bo jeżeli ktoś jest pierwszy, zdobył pierwszą książkę, to jeszcze 4 osoby mogą zdobyć, więc żeby nie zdradzić, co to jest za baza, żeby inni też mieli zabawę. Tak jak już mówiłam, właśnie 2 edycje do tej pory się odbiły. Pierwsza Złap Książkę po prostu dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, a druga Złap Książkę Junior, to jest dla dzieci w wieku 5-12 lat. No i że grajcie wspólnie, tak, że z rodzicami czy starszym rodzeństwem, którzy mają konto na Facebooku. Dlaczego taka grupa odbiorców? No u nas w tej zabawie jest tak, że uczestnicy nie wiedzą, czego szukają, tak? Oni wiedzą, że są ukryte książki. Zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda, jakie są zagadki, więc to może bardziej rozjaśni. I po prostu idą do tej bazy i dostają taką książkę, jaka jest. Tam strażnik jeszcze może zaproponować wybór książek, więc dlatego
Po prostu w ten sposób to określamy, no żeby nie było, że szuka dziecka, książki są tylko dla dorosłych, albo szuka dorosłych, a książki są tylko dla dzieci. Więc no jeszcze może przed nami edycja taka wspólna, żeby były i takie książki, takie, bo właśnie po pierwszej edycji były odzewy, że szkoda, że nie dla dzieci, bo szukali wspólnie, bawili się wspólnie, a dla dzieci nie było książek, więc dlatego no druga edycja była tylko dla dzieci. No to było zaznaczone i też była świetna, świetna zabawa, co będzie za chwilę tam widać może na zdjęciach. I jeszcze zadania strażnika, tak? Czyli my w każdej z takich tych baz mamy, mamy takich no, strażników, tak? Czyli czy właścicieli, czy pracowników, którzy są w tej bazie. No i tu jest taka informacja dla nich, tak? Że gdy uczestnik poda hasło, czy trzeba mu wydać tą książkę, można zaproponować, jaka to ma być książka, bo uczestnicy nie wiedzą, czego szukają. No i też prosimy, jeżeli wszystkie książki są odnalezione, żeby taką informacje nam już podać, tak na numer telefonu, czy też tam na maila, że będziemy informować o zamknięciu danej bazy, no bo to bardzo automatycznie trzeba wszystko aktualizować na bieżąco, no żeby ktoś nie poszedł do danej bazy, a ta baza jest zamknięta już, tak? Czy po prostu już nie ma tam książek, więc tutaj trzeba być bardzo śledzić wszystko właśnie na Facebooku. Oczywiście wydarzenie promujemy też na stronie biblioteki, natomiast potem wszystko już publikujemy na Facebooku, wszystkie zagadki i wszystkie odpowiedzi i trzeba to wszystko śledzić na Facebooku. Jest no nam po prostu też łatwiej śledzić na jednym kanale i myślę, że uczestnikom tak samo. I tutaj tak, zasady gry, wszystko to się pojawia na Facebooku i dalej i zagadki, tak? I widzimy, baza zdobyta w całości. Ale teraz przejdziemy sobie do zagadek i teraz poproszę tutaj, żebyście zgadli, a za chwilę pojawi się odpowiedź. No wiadomo, że to nie będzie takie proste dla Was, dlatego że to są miejsca właśnie w Józefosławie czy Lianowie, więc mieszkańcy mogą się domyślić, co to są za miejsca, no bo wiadomo, to nie jest duża, też aż tak duża miejscowość, żeby było jakieś 15 różnych sklepów i tak dalej, więc jest im łatwiej, ale spróbujcie. Przeczytaj, albo ja mogę też przeczytać na głos zagadkę. Jeszcze powiem, że zagadki świetne zagadki stworzyła Aleksandra Dąbrowska, pracownik biblioteki, więc też sklep zoologiczny nie, ale już blisko, już blisko. Proszę o kolejne odpowiedzi, zobaczymy, kto czy pojawi się Zonie. Zonie, coś ze zwierzętami, schronisko też nie. Co jeszcze może być ze zwierzętami? Jaki może być taka no, instytucja, tak? Gdzie jeszcze zwierzęta zaprowadzamy? Sklep z pluszakami nie, prawdziwe zwierzęta, tak? Hotel, dobrze, tutaj weterynarz pani Katarzyna Walichnowska, pierwszy taki, potem Edyta, też Dyptal, brawo. Jest to oczywiście weterynarz, już przewijam następne. Z odpowiedzią weterynarz, zgadza się, tak, więc weterynarz. I jeszcze mam jedną dla Was przygotowaną zagadkę, już krótsza troszeczkę. Myślę, że nie będzie trudna. Brawo, pierwszy odpowiedź, super, od razu wiadomo, co to jest. Oczywiście jest to apteka, super. Więc tak to wygląda. Może po tych zagadkach już bardziej to wiadomo, o co chodzi. Czyli takie zagadki publikujemy na Facebooku, tak, piszemy baza numer jeden i to jest taka zagadka, tak, i piszemy, ile tam jest książek i potem automatycznie je aktualizujemy, ile tych książek zostało. To będzie zaraz jeszcze pokazane. Zdobyte bazy na początek jeszcze. Takie zdjęcia wysyłają nam czytelnicy. Uczestnicy zabawy jeżdżą rowerami, jeśli pogoda odpowiada, tutaj widzimy na innym zdjęciu, to już tak, tutaj też dzieci pokazują, albo też jest tutaj po tej prawej stronie, tak, książka za książką i widzimy baza numer 4, baza numer 5, po kolei po prostu, tak, zdobywane były i co zdobycie bazy, to była publikacja tego zdjęcia, więc też taki, no to już każdy uczestnik sobie ustala, jak będzie to nam wysyłał, tak, bo my no, w sumie nie mamy kontaktu z tymi czytelnikami, tylko przez Facebooka. No i tu widzimy właśnie wycięte, że baza zdobyta w całości, tak, więc już do tej bazy nie trzeba iść i tu trzeba będzie jeszcze jedno w poprzedniej edycji, że baza numer jeden i zostało, tak, i tu było 5 książek, 4 książki, 3 książki, już było wiadomo, czy jeszcze można iść, czy już nie warto, bo już ta cała baza jest zdobyta, więc też tutaj kto pierwszy, ten lepszy. I co
I co tutaj jest ważnego? Podziękowania, tak? Podziękowania dla uczestników. Oczywiście dziękujemy im przy też zdjęciach, dziękujemy im za dobrą zabawę. Mamy taką nadzieję, że dobrze bawili. I dziękujemy im za. I dziękujemy także naszym partnerom, tak? Czyli publikujemy też informacje, jaka pod. Że baza numer jeden, tak, to jest, no tu jest Makowa Panienka, akurat sklep, tak, czy gabinet weterynaryjny, sklep Andrzeja. Dziękujemy za możliwość no, zostawienia tak tych książek i możliwość zabawy dla uczestników. Jeszcze może powiem tylko tyle, jeśli by Państwo chcieli sobie organizować taką zabawę, że, no, że to nie jest taka zabawa, prawda, jak escape room, że oni wchodzą do jakiegoś sklepu i teraz będą szukać, gdzie ta książka się tam znajduje. Po prostu wchodzą, tak jakby, prawda, chcieli coś kupić i po prostu podchodzą do osoby i mówią to hasło, więc warto może zastrzec przy pytaniu różnych właścicieli tak sklepów, miejsc, jak to wygląda, tłumaczyć, że po prostu to oni wydają te książki i mają sobie gdzieś je schowane, my je zawsze dajemy w jakiejś torbie, tak, żeby to nie leżało, nie wiadomo, nie było tego za dużo, żeby było gdzieś też ukryte, więc no nie ma obawy, że oni będą teraz chodzić po całym sklepie i szukać tych książek. Do tej pory wszystkie osoby się zgodziły w okolicy, oprócz poczty. No ale... Aniu, tak, dobrze, tutaj jeszcze już było... wiem, śpieszę się. Tak, ale jeszcze było pytanie, pozwolę sobie to tutaj dołączyć. Czy uczestnicy mają zdobywać bazy po kolei? Nie, to w ogóle jest już dowolność, natomiast my w pierwszej w ogóle, znaczy ja miałam taki zamysł w pierwszej edycji i nawet to było w książkach, że jak zdobędą jedną bazę, to to już koniec, żeby dać szansę innym, żeby dużo osób wzięło udział w takiej zabawie, tak? Czyli mieli taką kartkę, game over, daj szansę innym i tak dalej, natomiast to w ogóle nie było, można powiedzieć, respektowane, no ale mówię, no dobra, po prostu każdy chciał bawić się i uznali to za taką grę właśnie, że mają zdobywać te bazy wszystkie, może tak po prostu to zrozumieli, no i fajnie, i tak stwierdziliśmy, że nie ma co zmieniać tych zasad i po prostu może taka zabawa jest lepsza, bo co to za atrakcja, pójście, zgadnięcie jednej zagadki, pójście do jednej bazy, fajne jest, że trzeba wszystkie znaleźć, więc nie, w ogóle to nie ma znaczenia, czy po kolei. Dobrze, więc dowolność. Przechodzimy do book crossingu, ale musimy się tak pospieszyć, tak, bo mamy... Tak, już szybciutko, tak. Tak, czas, rozgadałam się, przepraszam. No book crossing to bardzo, bardzo króciutko opowiem, na pewno też robicie, to pokażę tylko jak to wygląda, czyli z okazji tego ogólnopolskiego światowego dnia... Moment, zajrzę sobie do notatek. Bo się pogubiłam. Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, tak, obchodzone w czerwcu. I w tym dniu właśnie rozdajemy tak książki, czyli kładziemy je sobie w przestrzeni publicznej, w różnych ławkach, tak, w parku, na przystanku, z taką karteczką, którą tutaj będzie też można sobie pobrać. Jeszcze poproszę też, Kasiu, o wrzucenie tego linku, bo tam było wcześniej wrzucone, więc może, żeby teraz jeszcze się pojawił, tak, czyli że nie jestem zagubioną książką, że o co w ogóle chodzi, po co te książki leżą, żeby no, przechodzący mieszkańcy wiedzieli, co to jest za akcja. Czasem też wkładamy zakładki biblioteki, jak mamy. O, tutaj widzę, że u nas na targ idziemy z koszykiem, super, też pomysł świetny, ekstra. Dobrze, no i jeszcze, żeby tutaj opowiedzieć jeszcze o happeningach, to króciutko. Nasze happeningi wynikały tutaj też z projektu Przekąski Literackie organizowanego przez Bibliotekę z Stowarzyszeniem Ciąg Dalszy Nastąpi we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie i we współpracy z gminą, z Biurem Promocji. Happeningi to pomysł Huberta Gielecińskiego ze Stowarzyszenia Ciąg Dalszy Nastąpi. I tutaj właśnie jak widzimy, jesteśmy wszyscy ubrani na niebiesko. Była to współpraca ze szkołą podstawową w Chylicach z uczniami, z nauczycielami. Happening odbywał się podczas już omawianego Festiwalu Pięknej Książki i tutaj na tych kartkach mamy przepis na książkę idealną, można by powiedzieć, tak? Jaki może być, jaki to jest w ogóle przepis, czy istnieje taki na przepis. Tutaj już w linku macie na czacie link do tego przepisu. On tu się zaraz pojawi, ale już go nie będę czytała, żeby zdążyć odpowiedzieć na wasze pytania. Więc tak to wyglądało. Stanęliśmy sobie na środku i zaczęliśmy na głos czytać
przepis na książkę. Potem rozdawaliśmy zakładki, potem ze sceny też powiedzieliśmy, o co w ogóle w tym chodzi, po co to było i o całym naszym projekcie, tak? I ten przepis się pojawi chyba tutaj, no to jak widzicie składniki, ja szybciutko przeczytam na przykład. Jeden niebanalny autor, jeden ciekawy pomysł, jedna porywająca fabuła, jeden niepowtarzalny styl zwroty akcji, kilka sztuk, jedno zaskakujące zakończenie, oryginalne dialogi, charakterne postaci. No i potem mamy jeszcze opis. Przepis możecie sobie znaleźć na naszym blogu Przekąski Literackie, tak? Autorem tego fantastycznego tekstu jest Agnieszka Adeja, pracownik też biblioteki, więc możecie sobie go do końca spokojnie, na spokojnie przeczytać, już nie będę go tutaj na głos czytać i taki cały ten tekst był przeczytany podczas tego festiwalu. I jeszcze jedna akcja, taki happening, to rekord czytania. Pewnie też już takie rzeczy robicie, teraz to jest, może nie w tym momencie, tak, ale w poprzednich latach, tak, bicie rekordu, popularna akcja, tak, jest w czerwcu, tak, ze szkoły, dzieci też z dziećmi, bicie tego rekordu. My tutaj to zrobiliśmy pod koniec września, pogoda była niestety dosyć, było zimnawo. No i godzina 10, tak, zapraszaliśmy oczywiście wszystkich mieszkańców, ale tak jak tam widzieliśmy godzina no 10, więc to nie jest godzina taka, powiedzmy, pracująca, więc zaprosiliśmy też do współpracy tutaj młodzież z okolicznych szkół z terenu gminy Piaseczno. No i udało nam się, jak widzimy, jest nas dużo, na skwerze Kisiela w Piasecznie sobie tutaj siedzimy i udało nam się zgromadzić około 200 osób i czytaliśmy, tak, to było czytanie, każdy, no nie było jednej książki, tak, każdy mógł sobie wziąć książkę, którą chciał, happening bardzo, no, krótki, staraliśmy się, no widać, wszyscy w kapturach, naprawdę było zimno, więc nie trwał bardzo długo, chodziło o to, że po prostu zgromadziliśmy się i żeby coś fajnego zrobić. Na po prawej stronie widzimy także burmistrza Piaseczna i z tyłu panią wiceburmistrz, więc także dołączyli do naszej akcji, potem rozdawali cukierki wszystkim uczestnikom, tak, o, takie różne cukierki, to są też te nasze cukierki wyprodukowane z okazji tego projektu i też z gminy cukierki, krówki bardzo dobre. Więc na osłodę, tak, ale na zakończenie, tak, co jest ważne przede wszystkim, mam nadzieję, że to było też słychać, to jest współpraca, tak, współpraca, czyli jak prawie przy każdej, myślę, przy każdej imprezie wymieniałam stowarzyszenia, fundacje, wymieniałam partnerów, tak, wymieniałam osoby z nazwiska, co kto zrobił, tak, ale to nie wymieniłam oczywiście wszystkich, to jest praca wielu osób, wszyscy zasługują na uznanie przy takich akcjach. Wiadomo, że zazwyczaj takie wszystkie pikniki i wydarzenia większe są organizowane w weekend, tak? Więc my po prostu no, poświęcamy swój czas, tak? Pracujemy też w weekend, żeby zrobić coś fajnego. I no i tutaj, jak mówi słynne powiedzenie, im więcej. Co dwie głowy, to nie jedna, tak? Więc im więcej pomysłów, więcej można zrobić burzę mózgów, można po prostu więcej rąk do pracy, tak? Jedna osoba napisze tekst, druga zrobi zagadki, trzecia się zaopiekuje kącikiem plastycznym, jeszcze przecież ktoś musi przywieźć namioty, rozłożyć i rozstawić, przywieźć wszystkie te krzesła, te wszystkie sprzęty i tak dalej. Więc to wszystkie osoby są w organizacji takich imprez bardzo ważne i to tworzy po prostu no, zespół, tak, który tworzymy jako biblioteka i ta współpraca jest tutaj bardzo ważna. To tyle, żeby nie przedłużać i poczekam na pytania. Bardzo dziękujemy, Aniu, tu jest do Ciebie kontakt, a ja też powiem, że tę prezentację udostępnimy razem z nagraniem webinarium, więc będziecie mogli do niej wrócić, wtedy też będą linki możliwe do odczytania, ja je tu wklejałam na czat. I jeszcze mamy parę minut i jeden taki ciekawy wątek pojawił się na naszych pytaniach, które zadawaliście, więc ja wyświetlę to pytanie, mianowicie o takie różne rzeczy, które można zrobić
nie tylko w bibliotece miejskiej, to znaczy bibliotece, która jest w mieście, ale również w obszarach wiejskich, tak? Bardzo ciekawe inicjatywy. Obszary miejskie mają frekwencję praktycznie na każde działanie, na wsi niestety bywa różnie. Stąd moje pytanie, jak przekonać społeczność lokalną na wsi do udziału w imprezach plenerowych organizowanych przez bibliotekę? Prawdopodobnie wiejskie tereny mają po prostu więcej pleneru i są do niego przyzwyczajone. Co tutaj można zaproponować? Czy możesz, Aniu, coś może masz ciekawego? Wiadomo, że zawsze taka impreza nie mamy wpływu, ile osób przyjdzie, natomiast no ja na tym pikniku w Józefusowie, który jest organizowany na wsi, tak, no my nie mamy takiego, myślę, problemu, no ale ten piknik jest naprawdę olbrzymi, tak, to nie jest piknik po prostu biblioteki, tylko jesteśmy tam uczestnikiem, tak, więc tam bardzo dużo ludzi przyjeżdża. A może jeszcze powiedz dla tych, którzy może nie znają Józefosławia, jak on w ogóle wygląda, tak, bo Józefosław jest stosunkowo blisko Warszawy, pod Piasecznem, właściwie już jest chyba włączony do Piaseczna, prawda? I nie, do niedawna jest gminy, tak. I jak on wygląda? Bo to jest taka charakterystyczna dość miejscowość podmiejska, prawda? Tam właściwie są ludzie, którzy tam mieszkali jakiś czas temu i to był typowa wieś, jeszcze blisko Campinosu. A potem powstało mnóstwo osiedli domków, tak? I co dalej się wydarzyło? No, rozrasta się bardzo, tak? Tu bardzo się dużo sprowadza osób z Warszawy, też z Ursynowa na przykład, tak? Chcą mieszkać po prostu w swoim domu, mieć kawałek ogródka niż wokół, tak? Mieszkają na Ursynowie, a przeprowadzają się kawałek no dalej, tak? Cofając się, ale mają już swój dom, swój ogródek i trochę, no może więcej no, przestrzeni, to może aż tak nie, bo to nie jest tak, jest dosyć taka ciasna zabudowana, ale mają blisko też, są parki, tak? Jest las, więc niewiele potrzeba, żeby mieć tą zieleń, tak? Ale no tak, jest to no, miejscowość zamieszkana też bardzo przez dużo osób spoza, tak? Że są to bardzo dużo rodzin, młodych rodzin, tak? Które przyjeżdżają tutaj i które się osiedlają z innych miast. Tutaj więc no tutaj pojawiły, tak, jak... tak, dwie takie ciekawe wypowiedzi, że tutaj innych partnerów wymienia pani Edyta. Współpracują z Radą Sołecką, Świetlicą Wiejską, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, plus oczywiście wolontariuszami i piknik się udaje. I też jest podpowiedź od pani Małgorzaty, że często uruchamiamy własne, prywatne kontakty, także po to, aby zapewnić frekwencję i również nie tylko na wsi, ale i też w mieście, ale jest też sposób na dołączanie do imprez gminnych, gdzie siłą rzeczy jakaś tam frekwencja jest i jeszcze było, czyli to są takie pomysły. I też powiedziałaś, że to był bardzo duży piknik, więc jakby wszyscy może się poczuli po prostu zaangażowani siłą rzeczy, skoro... Bo to organizatorzy też są po prostu, tak mają rodziny, te rodziny przychodzą, występy są dzieci, więc przychodzą rodzice, więc to wszystko się samo nakręca, można powiedzieć. No jest organizacja świetna tego pikniku, więc tutaj na właśnie tą udział tej społeczności myślę, że nie narzekamy. Natomiast no różnie bywa, bo no, też organizujemy ten festiwal Pięknie Książki w Piasecznie na rynku, tak? Jest to miasto, jest to takie miejsce, gdzie każdy może dojść, no, ale jak jest pogoda taka nie do końca, no to też wiadomo, że tak frekwencja nie jest taka wysoka, tak? Spodziewamy się zawsze jakiejś liczby osób, no ale no nie zawsze mamy wpływ na to, no tutaj jest promocja, tak? Bardzo ważna, jak to wypromujemy, co będzie na tym pikniku czy festiwalu, jak wcześniej to zrobimy i tak dalej, tak? Jakaś też droga szeptana, jakieś ulotki, tak? Marketing szeptany, no i też myślę, że newsletter dużo dajemy, bardzo dużo zyskujemy dzięki newsletterowi, tak? Czyli zbieramy maile i wysyłamy newsletterem, wtedy to idzie bezpośrednio po prostu do naszych czytelników, więc to też jest jedna z takich dróg promocji, takich myślę dosyć bezpośrednich, no bo plakat gdzieś tam wisi, ktoś przeczyta, może nie przeczyta. Tak. I jeszcze było drugie pytanie, że też ludzie są czuli na to, jakby co będzie do jedzenia i również pojawiło się dalej taka informacja, że oczekują na przykład dzieci bardzo konkretnych nagród, no więc rozumiem, że to jest pewnie problem troszkę budżetowy. Jak wy sobie z tym radzicie i czy macie taki kłopot? Ale w sensie te nagrody, co będzie do jedzenia, tak? Nie, co będzie do jedzenia na pikniku na przykład, na imprezie w ogóle, a drugie pytanie było,
znaczy taka była wypowiedź, że oczekują konkretnych nagród. Aha, no, nie wziąć, jak rozumiem. Aha. Znaczy, co do tego tutaj pytania, co będzie do jedzenia, no to my na piknikach nie oferujemy jedzenia od nas, tak? No czy to organi, to już tak jak no, na pikniku jakimś, tak? Są stoiska z jedzeniem, więc no, my się tym nie zajmujemy, tak? Na tych piknikach, co bo bierzemy w nich udział, to już to jedzenie jest. W tym festiwalu Pięknej Książki to też nie ma jedzenia oczywiście dla uczestników, tylko dla organizatorów, dla wydawców. I jeszcze to drugie pytanie, tak? Czyli te nagrody. Nagrody. No to tak, znaczy u nas to jest taki w sumie standard. Są te książki, tak, są różne zakładki. Te cukierki, to z cukierkami różnie bywa, nie każde dziecko może jeść, więc to trzeba być ostrożnym z tym teraz. Mamy różne... Chodzi o nagrody w konkursach bibliotecznych, jest taka informacja. I jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałabym zapytać, tutaj może chodzi o doprecyzowanie. Jak wygląda ochrona praw autorskich, ale nie wiem dokładnie o jakie... O co chodzi? Czy to chodzi o ten flash mob, czy to chodzi o co? Więc może pisze poprosimy... Pani Dominika, to poczekamy. Pani Dominika pisze. Okej. Okay. Przy czytaniu książek na głos, tak. Ochrona prawodawcy przy czytaniu książek na głos. Znaczy, no my czytaliśmy tylko na głos ten teatrzyk Kamisi Bai. Więc, a jak nie, no, ludzie czytają w czasie czytania, ludzie czytają. Ale to czytaliśmy ten przepis na tą książkę tylko idealną, to tylko to czytaliśmy. Nie, te książki te na tym happeningu, jeśli o to chodzi, na tym, w tym rekordzie czytania, nie czytaliśmy tego na głos. Po prostu to był taki happening, tak, żeby zgromadzić się, tak, żeby było nas dużo, każdy miał swoją książkę, więc tu czytanie na głos byłoby hałasem, bo każdy by czytał co innego, nie czytaliśmy tego na głos, więc tak, tutaj nie łamaliśmy praw autorskich. Tak. Przy czytaniu tego przepisu, no to pracownik biblioteki go napisał, więc tutaj prawa mieliśmy, tak, no i tylko w tych Kamishi bajkach czytamy to na głos, tak, przy małej grupie, no nie jest to nagrywane. Tak, no nie jest to przestrzeń biblioteki, ale jest to akcja biblioteczna, tak. I prawdopodobnie też nie zawsze wszystko czytacie, tylko to ten fragment, więc to też można traktować. I jest jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, już minęła 12, ale może jeszcze wyświetlę je ostatnie. Dobrze. Czy próbowaliście ściągnąć imigrantów zarobkowych, na przykład Ukraińców, żeby się zintegrowali? Czy macie ich w Wrocławiu w dużej liczbie, czy nie? Znaczy tak, to teraz jest ich coraz więcej, zauważam ich w bibliotece po prostu. No cieszy nas to, zapisują się do biblioteki, zapisują się z dziećmi, żeby dzieci tak mogły sobie ćwiczyć ten język. Mamy też takie fajne działy ABC, nauka czytania, więc to też im może pomóc w zapoznawaniu się i ćwiczenia języka polskiego. Więc no, zauważamy coraz więcej Ukraińców na naszym terenie, ale nie kierowaliśmy do nich na razie żadnych takich szczegółowych jeszcze akcji. Po prostu no, przyjmujemy ich do biblioteki, tak, i na razie tak. No, nic nie wymyśleliśmy, tak, żeby tak konkretnie. Można się spodziewać, że będą, bo w Piasecznie buduje się też wielka cerkiew, więc być może... Tak, już jest praktycznie gotowa. Tak. Obecna, tak. Tak. Dobra. Czekamy na dobre pomysły. Tutaj właśnie pisze pani Beata, że mieszka już sporo Ukraińców, pani nie ma problemu z integracją, tak. Prawdopodobnie. Tak, też tak uważam. Oni też chętnie się zapisują. No dobrze, zapisują się, integrują się z nami, tak. Tak, minęła 12. Ja już tutaj chyba nie widzę więcej pytań. Jeszcze była taka informacja, że oczywiście troszeczkę jest inna rzeczywistość związana z COVID, ale akurat przy imprezach plenerowych jest troszkę może prościej. No i oczywiście też czekamy na to, co się wydarzy dalej. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym webinarium. I jeszcze na momencik wrócę tutaj do prezentacji. Ostatnia informacja jest taka, że to nie jest ostatnie webinarium, które jest w lipcu. Drugie webinarium odbędzie się 27 lipca o godzinie 11. Ekspertem będzie Karol Baranowski z Krakowa, z Biblioteki Krakowskiej.
I tytuł tego webinarium jest A może by tak w miasto, czyli byliśmy w plenerze, teraz właśnie się przeniesiemy do miasta. Jakie działania, jak działania biblioteki, jak działania na zewnątrz biblioteki i mogą przysporzyć czytelników w środku? Myślę, że się bardzo ciekawie zapowiada. Ja tylko zwracam uwagę, że był zmieniany termin tego webinarium. Wszyscy, którzy się już zarejestrowali, dostali o tym informację, ale tutaj jeszcze na wszelki wypadek powtarzam, że webinarium będzie 27 lipca o godzinie 11. I tym samym kończymy nasze spotkanie, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych na portalu labib.pl, na który nieustająco zapraszamy, bo bardzo ciekawe rzeczy tam się pojawiają, piszecie. Naprawdę bardzo jest dużo inspiracji, dużo artykułów, których można skorzystać we własnej bibliotece. Także bardzo dziękuję, dziękuję Ci Aniu i myślę, że dziękuję. W przyszłym tygodniu jakoś pojawi się na portalu Labib to nagranie. Troszkę żeśmy przedłużyli. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.